Tak jak nie wszystko złoto, co się świeci. Jeśli jarasz dony z kucha z piachem, to zamiast mózgu masz woreczkę. Ale po mojej cały. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Sadzić, palić, zalegalizować. Sadzić, palić, zalegalizować. Witam panie Januszu. Mamy tutaj człowieka, który chciałem pojąć w tym. Poprosimy tutaj też pana Janusza, który nam coś powie. Zalegalizować Mary Jane, zalegalizować konopie. Powitajmy brawami pana Janusza. Sadzić, palić, zalegalizować! 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 Kochani, na listach ruchu Palikota i na listach nowej prawicy Korwin-Mikke są przedstawiciele waszego środowiska, są przedstawiciele wolnych konopi. Na listach ruchu Palikota, na siódmym miejscu, w każdym okręgu wyborczym, także w Warszawie, ale w każdym miejscu w Polsce jest przedstawiciel waszego środowiska. Pójdźcie na wybory, zagłosujcie na siódemki, zagłosujcie na wolne konopie, spowodujcie, że będą w parlamencie posłowie tak jak właśnie Adam, który jest, Andrzej, który jest u nas na liście numer, w naszym okręgu na miejscu numer 7. Tak jak właśnie Andrzej, niech ci ludzie znajdą się w parlamencie. Niech będą walczyć o wasze sprawy i doprowadzą do tego, że marihuana będzie legalna. Polska do końca lat 50. była największym producentem konopi, wprawdzie tekstylnych, ale teraz może stać się największym producentem konopi właśnie, o które nam chodzi. Zapraszam was wszystkich, żebyście się zmobilizowali, zadziałali i nie pozwolili na to, żeby kolejne 4 lata sprawa trwała w miejscu. Możemy zwyciężyć, możemy doprowadzić do zmian. Bądźcie 7-9 października, bądźcie na wyborach. Zagłosujcie na waszych kandydatów. Wszystkiego dobrego. I jeszcze raz sadzić, palić, zalegalizować. Sadzić, palić, zalegalizować. Sadzić, palić, zalegalizować. Sadzić, palić, zalegalizować. Ja bym chciał powiedzieć, że wolnych konopi nikt nie kupił. Nie kupił ich pan Janusz, jeden, drugi, żaden gość z parlamentu, bo wolnych konopi nie da się kupić. Da się je tylko zasadzić. Startujemy dlatego, że ta współpraca z tym panem, który właśnie schodzi, bardzo dobrze do tej pory nam się układa. Wierzymy w to, że ten gość nas nie oszuka. Jeszcze raz brawa dla niego i postarajmy się coś zrobić w te wybory. Mam nadzieję, że będzie to wtedy ostatni marsz. A jeżeli, ja tutaj jako obietnicę złożę, że jeżeli będzie jeszcze jeden marsz, to ja zmieniam hasło. Żygam tym sadzić, palić, zalegalizować. Sorry. Słuchajcie, startujemy. Jeden bus. Pierwszy pomarańczowy, drugi pomarańczowy, no i my, Barbaszka, po drodze. Dawajcie muzyczkę! Sadzić, palić, zalegalizować! Jak będzie taka pogoda, to się będziemy spotykać co tydzień. Dobra, dzięki. Jeden kierowca jest to pan Jan Kalabis, gotujcie który? Dobrego pośrednio paszczą. Wszystkiego najlepszego. Drugi kierowca to nie policjant. Nie ma... Nie ma... Proszę. Zalegalizować. A myślę, że rzeczywiście realna
przepisów. Natomiast czy uda się doprowadzić do tego, żeby posiadanie ekstera. Postarajmy się to zmienić. Nie robicie ich sportu. Nie łapicie w ten sposób bilerów. Wspieracie tylko mafię, z którą chcecie walczyć. Pamiętajcie, jaką słowa mi się przysięgę. Szanowna władza, odpieprzcie się od kieszeni ziemków. Nie robicie ich sportu. Nie łapiecie w ten sposób dealerów. Wspieracie tylko mafię, z którą chcecie walczyć. Pamiętajcie, jaką składaliście przysięgę. Bądźcie obywateli Rzeczpospolitej.
podłożyć na ręce komendanta petycję. A zaraz będę się pojechać z tym, powodują do rzeczy w kartę. Funkcjonariusze policji kontrolują zwykłe osoby przypadkowe zatrzymane na ulicy na podstawie ich wyglądu kojarzącego się policjantowi z przynależnością do subkultur tzw. narkotykowych. Te sformułowania są wzięte z materiałów policji. Subkultury narkotykowe. Takie postępowanie stanowi przykład jawnej dyskryminacji i nadużywania prawa ze strony policji. Łamie konstytucję w zakresie prawa do mojej prywatności i zasady proporcjonalności. Obywatele, których prywatność została pogwałcona w imię widzimisię policjanta, nie mają żadnych realnych narzędzi obrony. Sadzić, palić, zalegalizować! Sadzić, palić, zalegalizować! To jest znaczy bez policji! To jest znaczy bez policji! To jest znaczy bez policji! Thank you.